Cześć, jestem Alek Zacharow, tatuuję w stylu realistycznym i siorealistycznym, pracuję w Warszawie, tatuuję 3 lata i 2 lata pracuję w studiu. Powiedz mi, bo wiadomo jest, że należysz do ProTeamu Quadron, więc i używasz kartridżu Quadrona. Zatem powiedz, jakich kartridży używałeś w trakcie tego tatuowania i do czego konkretnie ich używałeś, w jakich miejscach, w jakim celu? Ogólnie standardowo używam 5 RL, 7 RS na 30. Do magnumów to będzie 9 SEM, 15 i 23, tylko magnumy używam na 35. I akurat do tych pleców dodałem do tego całego zestawu jeszcze 2 igły. To była 50 magnum. Akurat wypełniałem tą 50 na dole tej maski, tam gdzie jest dużo czarnego. I na żebrach też używałem tam, gdzie był ten dym. I jeszcze wziąłem jedną iglę do takich już większych szczegółów. To był 15 RS. A jak nakładałeś kolory? Nakładałem kolory warstwami, czyli na przykład w niektórych miejscach warstwami i czuję skórę, nie? Jak czuję tą skórę, że już skóra jest zmęczona i wiem, że będzie jeszcze sesja, to zostawiałem to miejsce i przechodziłem w drugie miejsce. I czuję, że wszystko jest w porządku z skórą, to mogę już ten element skończyć na 100% i do tego już nie wracać. I ile trwała godzin każda z tych sesji? Ile to było sesji? Było to 7 sesji. Sesji trwały tak od 10, czyli od 10 przychodzimy do pracy i gdzieś tak 10:30, czasami 11 już zaczynaliśmy i to było tak do 10 do 11. No to trochę sporo. Tak, to jest trochę sporo, ale ja bym jeszcze dłużej pracował, bo jak powiedziałem, że byłem mocno zajarany i chciałbym chyba więcej od klienta to już szybciej skończyć i pokazać ludziom. A jak z przerwami? Lubisz robić sobie dużo przerw w trakcie tatuowania, czy najchętniej byś w ogóle od tego tatuażu nie odchodził? Ogólnie staram się robić przerwę co 1,5 godziny, co 2 godziny, ale z placami było troszkę inaczej, robiliśmy mniej przerw. No tak, to też zrozumiałe, biorąc pod uwagę twoją ekscytację. Czy masz jakieś protypy związane z tą pracą? Czy zrobiłeś w trakcie tatuowania tych pleców coś, czego może na co dzień nie robisz, albo z kolei robisz to tak często, że chciałbyś o tym powiedzieć, bo może ktoś by się czegoś nauczył. Wiesz co, w tych plecach używałem innej kolorystyki, czyli od razu wiedziałem, że to jest duża kompozycja i musiałem wszystkie kolory na przykład zrobić zdjęcia, żeby po prostu później na kolejnych sesjach nie było tak, że jakaś część była w jednym kolorze, a druga w drugim. Ja namieszałem sobie swoją taką kolorystykę, głównie tam był taki niebieski z szarym, no i jeszcze dodałem do tego wszystkiego różne kolorki. Zrobiłem swój taki set kolorów. Co w takim razie czułeś po tym, jak twój tatuaż odniósł ten sukces w internecie? Rozumiem, że to było dla ciebie coś szokującego, przynajmniej ja tak myślę, że dla mnie by było, kiedy nagle moja praca wybiłaby się na arenie międzynarodowej w tak szybkim tempie. Wiesz, jak wystawiłem tą pracę, założyłem, że idzie to bardzo szybko. Dużo było polubień, było dużo komentarzy i dla mnie było fajne to, że komentują takie znane tatuatory i było bardzo przyjemnie. Później zauważyłem, że dużo różnych takich znanych grup udostępniają ten tatuaż i była na przykład na innych grupach, którzy udostępnili tam 200 tysięcy, 300 tysięcy, a u mnie to nie było tak dużo, na przykład 60 tysięcy, później 80 tysięcy. I gdzieś tak za tydzień, albo nawet mniej, już tak strzelił w 1 milion, nie? I byłem bardzo podjarany, robiłem screena, ile już mamy, wysyłałem klientowi, klient też mi wysyłał tam jakieś też screeny z innych grup, tam gdzie nabrali na przykład 500 tysięcy wyświetleń. I coraz szybciej, szybciej, na przykład po milionu, kiedy już szczelnął milion, to już było dużo szybciej ten zasięg szedł, nie?
No to nic innego jak życzyć Ci, żeby każdy Twój tatuaż poszedł tak szeroko w świat, bo na to zasługujesz. Masz piękne prace i tym bardziej jestem pełna podziwu, że tak krótko tatuujesz, a już tworzysz takie dzieła sztuki. Więc powodzenia w takim razie z kolejnymi tatuażami, żeby świat mógł również podziwiać to, co na przykład podziwiam ja, kiedy obserwuję Twoje prace na Instagramie. Dziękuję. Bardzo proszę.